Witajcie moi drodzy, ja jestem SKKF i dzisiaj zagramy sobie nowe wyścigi, które jakiś czas temu zostały wprowadzone do GTA, czyli wyścigi kaskaderskie. Jak dla mnie to jest takie połączenie trochę Trackmania, trochę z GTA, ale zaraz zobaczycie zresztą o co dokładnie chodzi. Okej, szykuje nam się fajny wyścig, to będzie zjazd tej najwyższej góry, która jest w GTA. No i problem jest taki, że jest 16 graczy, trochę takiego pełnego lobby szukałem i... No, generalnie prawdopodobnie będzie rozpierducha, ale to sami zobaczycie co się będzie działo. Oj, mój miś, o Boże, mój pies robi bardzo nieprzyzwoite rzeczy. Na szczęście poza kadrem. O nie, teraz będzie w kadrze. Proszę nie patrzeć, proszę tam nie patrzeć. Okej, bierzemy Zentorno, bo Zentorno się czuje najpewniej. Daję stówę na siebie, jestem gotowy do gry. No, jest 16 graczy, więc myślę, że nie będzie łatwo. Tu są wszyscy moi przeciwnicy. No i dobra, na początku trzeba się jak zwykle popisać klaksonem. Moi drodzy, zapnijcie pasy, bo jedziemy, a w tym wyścigu nie będzie łatwo. 3, 2, 1... I jedziemy. I teraz słuchajcie, przetrwać pierwsze parę zakrętów. Tutaj już wszyscy się zderzają, ale jakoś mi idzie dobrze, mam drugie miejsce. Jak mnie teraz nikt nie wypnie, to może coś z tego będzie. Pierwszy SKKF, co to będzie? Ale za mną się już czai jakiś złoty typek i źle lecę. Trochę na krawężnik, ale jest dobrze. Znaczy, może nie jest świetnie, ale jest nie najgorzej. I teraz zjeżdżamy z tej najwyższej góry w GTA, o której mówiłem. Koleś jechał moim tunelem, teraz ja... NIE! O Boże, nie! Dobra, spokojnie, tego jeszcze nikt nie widział. Wszystko będzie dobrze. Jestem tylko dziesiąty. Zdarzyło mi się takie wyścigi wygrywać i to parę dobrych razy, więc może nadrobimy. Dobra, dziesiąty, ten tutaj się coś wlecze, nie wiem czemu. Dlaczego ja? Na końcu zawsze jest najgorzej. Boże! Co się dzieje? Czy ja dolecę do tego? Leciałem do rury i zaczynają się takie fajne rury, nie wiem czy to już widzieliście. Ale trochę mi to rzeczywiście przypomina, tak jak wspomniałem, Trackmanie. No, ciekawe jak to na YouTubie będzie wyglądało, bo kompresja pewnie nieźle to zajedzie. Ale mam nadzieję, że ładnie w miarę. I lecimy! Lecimy! Przed nami są kręgle, tak. Twórcy GTA pomyśleli o wszystkim. Jak walniemy w kręgle, dostajemy dodatkowe RP, ale też nas to spowalnia, więc to nie jest chyba najlepszy pomysł taki kręgle przywalić. Jesteśmy dziewiąci, więc jedno miejsce nadrobiliśmy, a do pierwszego mamy 17 sekund, a przez chwilę też byliśmy pierwsi, więc generalnie fajnie. Bierzemy zakręt. I teraz tylko trafić w tą rurkę. Tutaj już widzę okazję do wyprzedzenia przeciwników po ścianie być może. Tylko czy to mi się uda? Jakiś koleś ma ksywę Mega Troll i we wszystkich wjeżdża. Więc chyba nie bez powodu ma taką ksywkę jaką ma. Aha, tu nie ma okrążeń. No to chyba nici z pierwszego miejsca, ale odkujemy się w drugim wyścigu. No, Mega Troll wleciał w góry z tego co widzę. A, proszę bardzo, jedzie dalej. Możemy tutaj nadrobić 3 miejsca, jak będziemy mieli odrobinę szczęścia i odrobinę skilla. Tutaj przytniemy zakręt jak najbardziej się da, może jakieś milisekundy prowadzenia nam to da. I teraz tutaj dobrze trafić, bo w tym kółku na samym końcu jest meta. Tylko czy nam się uda tam dolecieć? No, siódme miejsce... CO?! Skąd ten typek się wziął pode mną? O co chodzi? Super, 10 miejsce. Witam na drugiej mapie, musiałem się przejść z pieskiem na spacer, który właśnie tutaj chyba są jego nogi, jeżeli się nie mylę i sobie śpi. No więc tak wygląda nagrywanie z pieskiem, ale spokojnie, jedziemy dalej. I tak jak obiecałem, teraz wygrywamy. Byłoby fajnie. Bierzemy Zentorno, co prawda jest takie autko fajne, które jest w tym momencie całkiem OP. Ale niestety kosztuje 2,7 miliona, więc troszeczkę mnie nie stać. I to jeszcze przed tuningiem, miałem coś koło miliona, więc no. No i dobra, słuchajcie, jedziemy. Druga mapa, to też jest całkiem fajna, tylko się znowu boję, bo tutaj początek też jest hardkorowy. Także przypominam, proszę zapiąć pasy i zaraz ruszamy. Super, zaczynamy od jedynki, koleś przede mną w ogóle stał. Mamy 3 okrążenia, więc no, będziemy mogli się tutaj popisać. I teraz, żeby w ten pierwszy zakręt wejść, żeby cię tutaj nie wypchnęli, to jest najgorsze. Jak widzicie, wszyscy się tutaj pukają, jest totalny chaos. Trzeba przeżyć parę pierwszych zakrętów. Takie... NIE! Bo jakiś koleś mi uratował życie, jakiś drugi mniejszy obkręcił. I znowu jesteśmy na 10 miejscu. Jest pętla, którą ktoś zdecydował się pojechać w spak. I jak widać, mu się nawet udało. Dobra, 9 miejsce, tego też zaraz myślę wyprzedzimy. No, myślę,
że jak tutaj troszeczkę się już uspokoi, mamy szansę może nawet na podium, bo są aż 3 okrążenia. Już jesteśmy na 7 miejscu. Na 5? Na 4? Jakim cudem? Nie wiem, co się stało, ale właśnie jesteśmy na 4 miejscu niby. I mamy kolejną pętlę. Pytanie, czy się uda bezbłędnie przejechać. Tak jest! Tutaj taki szeroki zakręt, który można ładnie sobie przejechać na pełnym gazie. No i dobra, jak mówiłem, że mamy szansę na podium. Jeżeli teraz nie popełnimy żadnego błędu, to chyba rzeczywiście taka możliwość całkiem będzie. Kto jest przed nami? Jakiś Desko, on jedzie tym właśnie R7B, które jest silingowane. To na pierwsze miejsce wydaje mi się, że nie mamy szans. Aczkolwiek drugie czy trzecie byłoby całkiem przyjemnie. No niestety to takie nowe auto, co dodali, strasznie OP. W poprzednim wyścigu jechaliśmy w trójkę, ja i właśnie ten Desko, czy jak mu tam. I był 18 sekund przede mną, mimo że nie popełniłem żadnego błędu z Entorno. I jesteśmy na trzecim miejscu. Tutaj leciutko po hamulcach. No, panie, gdzie się pan pchasz? Kierunkowskaz proszę włączyć. No, nieźle. Dobra, nie jest źle, chociaż koleś jest za mną. Nawet paru jest za mną. O kurcze, i to chyba jest ten koleś... O, proszę bardzo, to jest ten Desko, co mówiłem. To on ma właśnie to auto, które jest OP. I co jakbym go wypchnął? Co myślicie? Wypchnąć go czy nie? To mogłoby być całkiem, nie powiem, interesujące. Chociaż trochę ten typek na ogonie bardziej mi przeraża niż ten przede mną, szczerze mówiąc. No ale zobaczymy. Zobaczymy, przed nami pętla. Tego puścimy może tutaj. Mam nadzieję, że nas na pętli nie stuknie. Dobra, trzecie miejsce, ale ten koleś cały czas na ogonie siedzi. Nie jest kolorowo, jakby to bonus BGC powiedział na rejonie. Patrz, jak on jest szybki. No nie idzie go dogonić. Nie ma po prostu takiej opcji. Ale koleś ma tak dobre auto, a nie potrafi latać. Strasznie nim zarzuca w powietrzu. Dzięki czemu myślę, że będziemy mieli okazję go, mimo że ma lepsze auto, dogonić. No już ta prosta, już jest przede mną z sekundę czy dwie nawet. Aha, już jest na zakręcie, okej, dzięki GTA. Ale ja się nie dam, czy to jest w ogóle drugie okrążenie, czy dopiero pierwsze? Ta mapa jest całkiem spora wbrew pozorom. I tutaj przed nami, po lewej stronie, moi drodzy, jest Maze Bank, czyli najwyższa budowla w GTA. I cały wyścig właśnie wokół tego Maze Banku się toczy. I dobrze, nie jechałem po prawej stronie, bo tamten typek by mi centralnie przywalił w dach. Jakieś tam małe szczęście mieliśmy. Nie mam pojęcia, które to jest okrążenie. Chyba drugie, więc to dojedziemy. Jeszcze czeka nas trzecie. I ostatnie okrążenie, moi drodzy. Teraz wszystko się wyjaśni. Czy Florek, czy jak ja tam mam w tym GTA, dojedzie na trzecim miejscu. Właśnie kogoś zdublowałem. Spoko. Ktoś się poddał w środku trasy. No, powiem wam, robi się nieciekawie. Mam wrażenie, że tutaj, kurczę, wszyscy mają lepsze auta niż ja. Ale nie jedzie tym R7B, to jest coś innego, tylko nie wiem co. Chociaż, co ja tam wiem? Kiśla by się trzeba spytać, on siedzi na samochodach. Kolejna pętla tego wyścigu i kolejny zakręt, w który wejdziemy jak bułka w masło. Jak nóż w masło. A potem nóż z masłem w bułkę. Patrzcie. BUM! Nie! Co ja zrobiłem? Tak to się kończy. Moja wina, niepotrzebnie chciałem go stuknąć, ale trzeba walczyć, słuchajcie. Oko za oko, ząb za ząb. No i chyba niestety skończymy tym razem na czwartym miejscu, ale to jest wciąż o 6 miejsc lepiej niż w poprzednim wyścigu. To jest już ostatni zakręt. A kolejna osoba 9, ten butthead, co się stukał chyba. No, moi drodzy, czwarte miejsce. Nie jest źle, ale może być zawsze lepiej. I dobra, mamy kolejną bardzo fajną mapę, którą jest spadek i tutaj też będzie hardkorowa, ale to jest jedna z moich ulubionych map, więc no, kto wie, może tym razem się uda. Dobra, po raz kolejny z Entorno, daję stówę na siebie, gotowy do gry i jedziemy zaraz. Trzeci wyścig, tym razem spadek, to kolejna z moich ulubionych map. Tutaj znowu na początku może być hardkorowo, bo patrzcie, ile ludzi jest za mną. Także proszę, po raz trzeci o zapięcie pasów i jedziemy. Pojedziemy za tym Svenzem, bo on jest całkiem dobry i ma customowe auto. Jakbym tylko w jego tunel wjechał. Uuu, panowie, bez takich, proszę. Ale żyję, jeszcze żyję, chociaż zaraz mnie będą wyprzedzać. Kurczę, no niestety, z Entorno przy tych RS7B nie daje rady i wszyscy tutaj przede mną chyba mają customowe. W poprzednim wyścigu aż 3... Dzięki. No i tak to się kończą te wyścigi, no. 9 miejsce, czyli powtórka z pierwszego wyścigu. Czy ja mam tej szansy się jakkolwiek odratować? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie, czy dojadę? No jestem chyba szybszy od tego przede mną, więc być może uda nam się wjechać w jego tunel. Co on robi? I wtedy przyspieszymy. Nie! Co ja zrobiłem? Myślałem, że tak, wiecie, idealnie przejadę obok tego
śmigła, czy co to było, z 10 miejsca na 11. I to jest taka mapa. No tak, pierwszy jest już 24 sekundy przede mną, bo nie ma to autko, które jest OP. To jest taka mapa, że tu się cały czas prosto jedzie. I niestety, bez dobrego auta to tu się nie da dojechać. Też moje auto, kurczę, nie jest takie złe. No nie, dobrze, spójrzcie teraz na mapkę. Tam trzech czy czterech jedzie ładnie w rządku. Pewnie każdy jeden w tunelu aerodynamicznym drugiego. Ci, co teraz są przede mną. Jakbym tylko mógł za nich się wcisnąć. Może na zakrętach jakoś odrobi, zobaczymy. No proszę, 10 miejsce, ktoś musiał wypaść. Ło, ktoś tu przede mną się kręci w powietrzu. Czyżbym miał 9 miejsce już? No, czyżby była szansa na podium? Chyba nie. Dobra, troszeczkę chyba nadrobiłem. I teraz na tej pętli tutaj, na tym skrzyżowaniu mamy szansę tutaj troszeczkę powalczyć. Ten jedzie przy barierce praktycznie. No nie wiem, jaką przez ten zakręt, ale wydaje mi się, że troszeczkę mnie tutaj wyprzedzili, zamiast ich dogonić. Tutaj na pełnym gazie śmigamy. No i coś się zaczyna, coś, kogoś doganiam. O, co się dzieje? I tutaj czuda mi się ich po wewnętrznej. Huhu, siema. A tu co się stało? O kurcze, o kurcze. Po wewnętrznej. Tak jest, 4 miejsce. Mamy szansę na podium. Nie wiem, jakim cudem, ale mamy szansę w tym momencie na podium. Jak tylko ten mnie skubany nie obróci. Nie no, przestańcie, panowie. Bez takich. Jadę w jego tunelu. Czyżby była szansa na podium? 3 miejsce? Tak jest, 3 miejsce. Słuchajcie, 3 miejsce i zaraz mi się miejsce na kamerce skończy. Tylko żebym to dojechał. Tylko żebym to jeszcze dojechał. Słuchajcie, czyżby się udało? Kamerka padła, ale dojeżdżamy. Karta zapełniona. Tak jest. Z 11 na 3 miejsce. No i dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Ja się znajduję w jakimś lesie. Mam nadzieję, że wyścigi kaskaderskie wam się spodobały. Jeżeli wam się podobały, mam nadzieję, to zostawcie łapkę w górę, bo tych wyścigów jest jeszcze naprawdę sporo. Są też jakieś kaskaderskie, więc myślę, że jeszcze parę fajnych odcineczków z tego może wyjść. I na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach z GTA. Trzymajcie się. Hej!